obejrz przed przygarnięciem chomika, czyli rant na chomiki. Jak planujesz zwierzaka dla dziecka, żeby dziecko mogło się z nim bawić, żeby mogło się do niego przytulać, to serio kup pluszaka. Chomiki nie muszą być przyjacielskie i mogą nie lubić kontaktu z człowiekiem, a nawet jest tak w większości przypadków. One są indywidualistami, zwierzętami do obserwacji. No, dodatkowo to nie są wytrzymałe zwierzęta. Są bardzo delikatne i nawet jeden przytulas mógłby się skończyć mocnym poturbowaniem, a nawet śmiercią zwierzątka. Nie oczekuj od chomika, że będzie wychodził z kryjówki w dzień, aby pobiegać w kołowrotku. Chomiki to zwierzęta nocne i trzeba to uszanować i nie budzić ich w dzień. Tak jak już mówiłam, chomiki są bardziej zwierzętami do obserwacji, żeby zobaczyć, jak sobie kopią tunele lub gromadzą zapasy. Dosyć ważną kwestią jest to, że chomiki śmierdzą i hałasują. Na przykład sernik często wrzuca do kołowrotka kilkanaście ziaren lub co gorsza kawałek cykorii lub pastelnaka i zaczyna się w nim kręcić, a to brzmi o tak. I potrafi niekiedy obudzić człowieka, niestety. Chomiki mimo swoich niewielkich rozmiarów potrzebują dużo miejsca, czyli dużego lokum. I to jest chyba największy problem. Klatka musi mieć przynajmniej 60 lub 80 cm na 40, zależnie od gatunku chomika. Również zapasy chomika, czyli zioła, domki i tunele będą zabierały sporo miejsca. A z tego opisu można wywnioskować, że chomiki również nie należą do tanich zwierząt. I pamiętajcie, że chomika też się zabiera do weterynarza w przypadku choroby, a najlepiej też na wizyty kontrolne. No a leczenie takiego zwierzaka u weterynarza od zwierząt egzotycznych może być naprawdę drogie. Do tego trzeba doliczyć dojazd, bo niestety w Polsce nie ma dużej ilości klinik, które by chomika mogły leczyć. Niestety. A zwykli weterynarze w większości po prostu się na tym nie znają, no i nie mają nawet jak wyleczyć takiego chomika, bo nie wiedzą, jaki lek przypisać lub nie mają odpowiedniego sprzętu u siebie. Chomiki niestety też mają swoją smutną stronę. No, nie żyją długo. 2, 2,5 lata, najczęściej jest to 1,5. Pamiętaj, aby dokładnie się zastanowić nad wzięciem chomika, czy mamy na to warunki i pieniądze. Oraz żeby zaznajomić się z minimalnymi i zalecanymi warunkami dla chomika, co możecie się dowiedzieć z mojego kanału. Mimo tego, co powiedziałam, naprawdę uwielbiam chomiki i nie wymieniłabym sernika na żadne inne zwierzę. Jednak pośród oczywistych plusów płynących z posiadania chomika trzeba też wyłapać minusy ich posiadania. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia za tydzień. A, proszę, napiszcie mi w komentarzach, o czym bym mogła nagrać film, ponieważ już kompletnie nie mam pomysłów. Chyba już wyczerpałam w większości temat chomików. Ewentualnie mogę nagrać i nagram remake filmu o klatkach dla chomika, ponieważ jest on zrobiony, no... jest niskich lotów po prostu. Ale piszcie, o czym bym mogła nagrać. Dzięki za oglądanie. Cześć!